Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na meczu pokazowym pomiędzy mną a Piotrem Brodowskim. Piękny wieczór dzisiaj mamy i moc atrakcji. Będziemy tutaj z Piotrem zabawiać Państwa. Liczymy na aktywny udział wszystkich. Widzę, że już 100 osób już jest na czacie, więc super frekwencja jak na początek. Najpierw daj kontrola... mi Zbyszku się przywitać. Przywitaj. No, oczywiście Piotr Brodowski moim gościem. Dzień dobry Państwu, cześć Zbyszku. Informacja dla Państwa, Zbyszek podobno się cały dzień kuł warianty. Chce mecz wygrać, ja postaram mu się nie dać tego zrobić. Nie wiem Zbyszku, jak te twoje całodzienne liczenia wariantów, ale zobaczymy jak to będzie. No też nie wiem. Najpierw kontrola, czy w ogóle dobrze nas słychać i widać. No właśnie, muszę kamerkę w raczej poprawić, wiesz, tu mam. O, chyba teraz jest dobrze. Na środku szachownicy, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie mam dzisiaj tło zorganizowane, szachowe. Widać, że tutaj profesjonalista, mistrz międzynarodowy, możemy startować. Dokładnie tak. To nie hawajskie klimaty, po prostu mam t-shirt wtukany. Stwierdziłem, że będzie on hipnotyzował ten t-shirt Piotra Brodowskiego, więc mam nadzieję, że moja strategia się uda. I tak, zastanawialiśmy się z Piotrem, jaka formuła. Będziemy grać chyba nie tylko w szachy, może Państwo również możecie sugerować, w jaką grę mamy grać, może jakie tempo. Generalnie no chyba na 3 minuty głównie będziemy grać, Piotrze, prawda? Żeby tak dało się porozmawiać i pograć w tym samym czasie. Jak sądzisz? No spoko, damy radę jakoś. Na pewno nie boję się ciebie, Zbyszku. Mam nadzieję, że sobie wygram. Jeśli Państwo mają jakieś też pomysły, to też mogą tutaj proponować różnego rodzaju opcje, bo tak naprawdę to wszystko dzisiaj dla mnie strasznie zakręcony dzień spontanicznie. Trochę nie w formie jestem, Zbyszku, od razu. Już się tłumaczy. Coś tutaj dzisiaj, nie wiem, z myszką mam problemy, rakik niski na czeskomie, no ale dam sobie wszystko. Mam nadzieję, że będzie ok. Może jakieś warianty, może jakieś propozycje, czy to Alechiny, czy to partia hiszpańska, to w zależności jak tam wszystko się potoczy. Może Państwo mogą zaproponować jakieś tutaj możliwości, aby uniknąć Londyna i tak dalej. Ale to co, lecimy chyba Zbyszku, co? Tak, lecimy i generalnie oczywiście proszę o łapki. Łatwiej nam się będzie grać, jak już tych 100 łapek będzie. A Piotrze, jeszcze tak powiemy, że osoba, która przegra daną partię, wybiera czas i rodzaj gry w następnej, tak? Tak, tak możemy się wstępnie umówić. Możemy to potem zmienić, no wiesz, to tak... Dobra, okej, okay. Wszystko wyjdzie w praniu. Jak tam to wszystko wyjdzie, to wtedy jest okej. Okay. No dobra, no to co? To ja wyzywam cię, tak? Tak, możesz mnie zaprosić do gry, ale nie wyzywać. Dobra, przepraszam, to wyzywam do gry. Tak na czeskom jest napisane wyzwanie, tak? No to... No wiem, wiem. Wszystko... rankingową, no dobra. Dobra, to może mnie rankingu. Ja mam bardzo niski ranking, wiesz, coś mi pospadał ostatnio. Muszę się skoncentrować, bo te pierwsze pojedynki są najgorsze, moim zdaniem. Tak, to grajmy nie rankingową, w końcu to podkreśli charakter tego pojedynku, ponieważ jest to czysto towarzyskie spotkanie. A, to na nowo wszystko, tak? Muszę utworzyć? Tak, zaproś mnie jeszcze raz. Już prawie 200 osób na czacie, prawie 100 łapek. Bardzo dziękujemy. Może już teraz powiem, że jutro o godzinie 10.30 relacja z Mistrzostw Polski dla 20, a w czwartek będziemy komentować poczynania Magnusa oraz o 14 godzinie, a o 18 Hikaru, więc będzie ciekawie. No dobra. Ktoś w ogóle trzyma za mnie kciuki na streamie dzisiaj? Większość ludzi trzyma za tobą kciuki. 200 oczek różnicy. No to nie, to jak ja mam zgrać z takim zawodnikiem? Proszę się podzielić kto tutaj swoimi sympatiami. Jakie miasto komu kibicuje? Chętnie się dowiemy. Kurczę, gdyby mierzyli mi puls, to on by był teraz niesamowicie wysoki. Mój też. Ja już nie wiem, co mam grać teraz. Jej, czy to za posunięcie jest? No nie wiem, to taka lewizna, wiesz, ja tu nie znam teorii, więc gram, co dobra, wiesz. Gram tak, bronię tutaj pionka, chcę wyprowadzić gońca. Taki cwany jesteś? No, ja już boję się, że coś mnie czymś zaskoczysz jakiś, zaraz jakimś. No, powiem ci, że się denerwuję, jakbym grał jakąś partię turnieją. No powiem ci, że co to za ruch w ogóle? A czas ci leci, zobacz, już mam przewagę czasową.
To by planowałem to od początku. No jest G4. Nie jest groźne. Czy Państwo chcą, żebym dzisiaj robił wariackie posunięcia, czy raczej tutaj muszą być wszystko przemyślane? Jak tu, Zbyszku, jak uważasz? Która opcja jest lepszą opcją? Graj tak, jak ci serce podpowiada, Piotrze. Tutaj czat jest podzielony. Jest dobra, gramy tak, w środka. Niech idę tutaj. Oddaję tego pionka. Ty pewnie coś tutaj już kombinujesz, znając Nie twoje. wiem, nie wiem, nie wiem, nie mówię. No dobra, biorę. Co chcesz mi tu zrobić? No spokojnie, no pionek, to nic się nie stało, tak? Pole na C8 kryje hetmanem, więc tutaj chyba żadnych kopyt nie masz. Nie masz, nie? Nie wiem właśnie, wiesz, teraz powiem ci szczerze. Nie wiem. Ja już zaczyna się liczenie wariantów. No teraz już troszeczkę zaczyna się tutaj dziać. Pionek więcej, ale białe mają parę gońców, więc coś za coś. Mój zmysł kombinacyjny podpowiada mi, że Że. tutaj pojawiają się różnego rodzaju możliwości. Ja potrzebuję tylko chwili czasu na koordynację. Zagrać skoczek C6, hetman D7. Wow, Piotr nie chce mi się dać skoordynować. Co tu się dzieje? No ty cwaniaczku drobny. Ja już wiem, co ty tam knujesz. Ja już mam za Oj, mało czasu w oj, tym oj, momencie. oj, oj. No jednak ten Brodowski gra w te szachy, trzeba powiedzieć. Poziom kumacji jest na odpowiednim poziomie. To żeś mnie tym ruchem trochę zmartwił, szczerze mówiąc. Ja się denerwuję cały Ja teraz, nie? też. Jest taki dreszczyk emocji, nie? Powiem ci. Nie wiem, zagram E6 i będę się modlił o lepsze jutro w tej pozycji. Szacha widział, szacha dał. O, to ten szach. Ten szach mi się podoba. Chyba, że czegoś nie widzę. Jest olbrzymia szansa, że czegoś nie widzę. No dobra. Szacha widziałem, to się zasłoniłem. Szwecja jest za tobą. Masz cały kraj po swojej stronie. To w ogóle nieuczciwe. Ja tu konkretne miasta, tam jakieś dostawałem może, sympatyzowały ze mną. Nie podoba mi się moja pozycja. Ruch A E4 moim zdaniem, broda. ja się strasznie denerwuję w tej pozycji, nie ukrywam. Ale dobry ruch Dobra. był ten E4, broda, więc moim zdaniem F3 chyba. No F3 też chyba ok. Nie wiem, broda, co ty mi tutaj chcesz zrobić. To jest najgorsze, wiesz? Ta niewiedza. Szach. Zasłonka. Okej. Chcę trochę twojego króla jeszcze w centrum podtrzymać. Coś mi tutaj się nie podoba cały czas w tej pozycji, niestety. Dobrze byłoby zacząć wyśmienicie No mecz właśnie, szachowy. powiem ci, że strasznie mi się ta pozycja nie podoba. No i tu już konkretne groźby są. Dobra, pasywnie. Trzeba grać pasywnie w Aj, aj, szachy. dobra, no to jak się ty grasz pasywnie, to ja gram agresywnie. No, coś jest na Aj, rzeczy. roszada. Prawda? Ty i te twoje. Aj, w ogóle czasu jest mało. No 3 minuty było, tak? No Ustawiłeś na wiem. czasu. Ja się zawiesiłem się strasznie. A, zawiesił się. Proszę Państwa, Zbyszek się zawiesił. O kurde, teraz też to nie było przemyślane do końca. Ale mam za mało czasu. Nie, to. Mam mało czasu i pozycję również kiepską. Dwadzieścia sekund. Czy dam radę? To nie ważne, czy ty dasz, czy ja dam radę, to jest pytanie. No właśnie, o tym zapomniałem. Cholipcia. O tym zapomniałem, to jest najgorsze, to jest najgorsze. A czasu coraz mniej. No to trzeba, muszę na czas grać teraz w takim razie. Dobra, cofam się, bez sensu, tu już na czas gram. No czas wygra, co to jest zagranie, no. No, czasu mam niestety trochę za mało.
Aj, 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 nie zdążę niestety. Wziął, pojechał jak po swoje. Nie... Może remis chcesz? O kurde. Remis proponuję. Nie, jednak nie. A, no czas. O, jeszcze nie wziąłeś. Primówy są ważniejsze niż materiał, wiesz? Ja mam ze zmyszką. A, udało się, ale było... Było ciężko. To Piotrze, możesz teraz proponować grę i czas, na jaki gramy. Poczekaj, zaktualizuję wynik. Rewanż na 3 minuty. Nie, na 3, dobra, na 3 czy na 5 też? Możemy na 5, tylko wtedy małą partię zagramy, nie? Dobra, to rewanż, no. Znaczy, ty wybierz, jak chcesz, możemy na 5 zagrać. Dobra, chcę grać na 3, no już do końca chcę grać. No dobra. No to wiesz, co cię czeka. Ale się udało. C3 i od początku defensywnie. Tak należy grać w szachy. Oczywiście żartuję, ale z Piotrem tak trzeba grać, bo Piotr to bardzo agresywnie grający zawodnik i z nim nie można tutaj takie totalnie otwarte szachy, bo wtedy ten jego zmysł taktyczny jest uruchamiany. A ty co tak zamilkłeś? Co, broda? No ktoś tam sobie patrzy, nie pamiętam, jak to tu się grało zaraz. A tu historia jakaś? Tak, no. O ty cwaniaczku. Nie podoba mi się to. A to coś patrzyłeś dzisiaj? Nie gadaj. Nie powiem. Nie powiem, nie, nic nie patrzyłem. Widzisz, ja to gram całe życie i nie wiem, czy to teoria. Za krótki czas ktoś napisał, że na 5 minut. No, tak, no taka jest prawda, no pierwszą partię miałem wygraną. I po prostu no przez czas przegrałem. No bo zacząłeś grać na czas i przegrałeś na czas. To w ogóle, broda, ciężko zrobić. Mieć pół minuty więcej, grać na czas i przegrać na czas. No to pierwsza partia nierozgrzana, jeszcze miałem dużą szachownicę. No dobra, no dobra. A ja gram na dużej szachownicy, ty grasz teraz na małej? Takie średnie, bym powiedział. No dobra. Koń B3 chcesz zagrać? Nie wiem, co chcę zagrać teraz. No, to mnie, właśnie to mnie najbardziej denerwuje. Dobra, tak zagram. Tak, tutaj piszło, że sobie przygotowanie przypominałeś. Gdzie ty tym koniem idziesz? Broda, co? Przyznaj się. Przyznaj się, a daruję ci życie. Goniec na H2 stoi źle. A ty jesteś mistrzem trash-talkingu i to jest twój plus tak naprawdę, no bo ja w tym momencie albo będę gadał, albo się skupię nad szachami i nie wiadomo, co jest dla mnie coś cenniejsze w tym momencie. Właśnie, bo jest pytanie, jaki czas streama przewidujemy, to może pytanie do widzów, jak długo w ogóle mieliby energię, żeby nasze wypociny oglądać. W ogóle przypominam, że nie tylko na YouTubie nas można oglądać, również na Twitchu. Dzisiaj jest debiut kanału Kings of Chess na Twitchu, więc tam również chcielibyśmy jakichś followersów zebrać. Chyba mieliśmy dwóch dzisiaj, więc przydałoby się ich trochę więcej. Nie będę Państwa oszukiwać. W ogóle coś czuję, że się rozpruwam w tej pozycji. Za każdym posunięciem te moje ruchy robią się troszeczkę takie dziwne, w tym sensie, że wiesz, że jakieś osłabiam się w tych pozycjach. No, coś jest na rzeczy. Tak, do rana czy do 10:00, takie jednak realne odpowiedzi. 2 godzinki, tak? Raczej 2 godzinki. No tak, nie wiem, może do północy po prostu, broda, pociągniemy. Zresztą zobaczymy, jak się będziemy czuć, tak? No bo tutaj... A nie mogę ci D5 zagrać, broda? Pewnie możesz mi, no widzisz, dlatego coś zaczynam się denerwować w tej pozycji. Czy na trzeźwo? No pytanie, czy na trzeźwo gramy? Dobra, nie? Poddałem się. To rewanż jeszcze raz. Dobra? Jeszcze raz, na 3 minuty? No, bo trochę zżera mnie ta rama. No dobra. To wszystko. No, możemy komentować na bieżąco, Sebastianie, ale jednak przez rzecz z kropką. Na przez RZ to nie potrafimy. Nie no, można pisać też przez RZ. Na naszym czacie można robić wszystko, proszę Państwa, o ile smok na to pozwoli, bo tutaj
Smok jest najbardziej autonomicznym smokiem na tej planecie i wszystko zależy od niego. Więc jeżeli przychylność smoka ktoś ma, to może pisać. Co ty tu kombinujesz? Ty chcesz grać G4 i długą roszadę robić, co? Chcę grać G4 i długą roszadę. Bawimy się, to jesteśmy w końcu tutaj stream zabawowy. To jest dobry plan w ogóle, obiektywnie. Tak mi się wydaje. To jeżeli ty grasz tak, to ja muszę coś tutaj pootwierać. Kontrować w środku. No, słynne tutaj powiedzonko. Jeśli to się atakuje na skrzydle, to musimy odpowiedzieć w centrum, uderzeniem w centrum. I B5 jest to posunięciem, które... Nie jest dobre pewnie, ale coś trzeba robić. Chodzi mi wzięcie na C4. Aha, hasło do Twitcha sobie Konfucjusz przypomniał, żeby nas na Twitchu oglądać. Właśnie, no bo tutaj jakbym jeszcze czat na Twitchu otworzył, to bym nie dał rady, więc możecie Państwo tu mnie informować, czy ktoś nas tam ogląda, czy nie. Po prostu komp mi się przegrzeje, jeżeli miałbym to wszystko obserwować. Skupiony jak ważka, czujny jak ważka, krzyżanie. Proszę tutaj nie deformować powiedzonek. Tak, Smoku powiedział, że dzisiaj będzie wyrozumiały. Co ty, cwaniaczku, na E6 potem chcesz mi bić, co? No dobra. Ale cwaniaczek z ciebie jest teraz. No widzisz? Jesteś większym cwaniaczkiem niż myślałem. Że... Mamy 111 łapek już i prosimy oczywiście o więcej. Jest miliony ludzi na kanale, więc liczymy na miliony łapek. Nie wierzę, że ci się to wszystko tu trzyma, broda, szczerze mówiąc. Ty pewnie też nie wierzysz, co? Nic nie mówię. Nic nie mówię. Nie chcesz podpowiadać? No, zagrałeś nawet szachowy ruch, muszę ci powiedzieć. No to nie było dobre. No wiem, mogę zabić skoczkiem F, tak? No właśnie, no to możesz skoczkiem F wziąć, niestety. Dobra, no jakaś taka pozycja jest. Taka dzika, nie? A to ty lubisz takie dzikie pozycje. Ja właśnie takich niepoukładanych pozycji to nie lubię za bardzo. Dobra, dam szacha, żeby coś szacha zagrać, szacha dał. Bo trochę się zawiesiłem, szczerze mówiąc. Nie bardzo masz co zagrać takiego dobrego. O, i włączamy wieżę do akcji, tak? Gońce grają, hetman gra, to figury, które nie uczestniczą w akcji, włączamy do gry. Kto ma gońce, ten ma co oni chce. 15 plus 10, Iwa Brother, to nie ma szans. Trochę za długo było, nie? Zdecydowanie za długo. Nie, no bo to jednak chcemy trochę tych partii zagrać, nie? Tutaj, tak? No dobra, no nie chcę takich... Co ty tam na G6 chcesz zabić, brodziaszku? Nic nie mówię. Nic nie mówię. Ty wszystko widzisz moje plany, to moje pomysły. No przewiduję każde posunięcie. To jest zawodnik. Ale właśnie... Aha, tutaj się nie ratuje przed tym. Ojojoj, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Dobra, zagram jakiś pasywny, beznadziejny ruch. Tu jeszcze mi groziło. Nie... Ojej, ojej, dobra. Co ja zagrałem w ogóle? Biorę na G6, no dobra, poddaję się zaraz, biorę na G6. Proszę Państwa, wracamy do gry. Ale dobra. To też się dzisiaj było. Ale to była partia. A może Państwo chcą... Czy właśnie, niektórzy piszą 15 plus 10, niektórzy, że bullet. No nie wiem, ja teraz decyduję, tak, co gramy. A czy Państwo chcą, żebyśmy na przykład w trzy szachy grali, albo w jakieś takie gry? Może w trzy szachy zagramy, broda, co? Ja w trzy szachy jestem beznadziejny. Radek Wojtaszek zawsze był dobry, z tego co pamiętam, prawda? W trzy szachy. A nie wiem, nie kojarzę. Ja zawsze tam, kiedyś tam z nim grałeś, jak mi się wydawało. Kiedyś na jakichś akademiach albo coś, to słyszałem, że to był... Niesamowity zawodnik. Nie wiem, jak cię wyzwać. Poczekaj, do gry. Wiesz, od króla na przykład. Okej, wyzwij. Dobra, to proponuję ci grę w trzy szachy. Czy wszyscy wiedzą, na czym polega gra w trzy szachy?
Wszyscy wiedzą, czy nie wiedzą? Jeżeli nie wiedzą, to zaraz a sobie czat... Zaproponowałeś mi to? Tak, zaproponowałem. Dobra. Okej, okay, gramy w trzy szachy, tak? Tak, kto pierwszy, da, jest... kto pierwszy da trzy szachy, ten wygrywa. To nie jest taka łatwa gra. Ja nie do końca wiem, orientuję się, co tutaj powinien robić. Tutaj, jak tutaj grać, nie? Czy to jest dobre otwarcie? Też nie wiem. No ważne, żeby szacha nie dostać. Tak, szach tutaj... Nikt nic nie wie. No po prostu, kto pierwszy da trzy szachy, ten wygrywa. No zasady są bardzo, bardzo proste, więc myślę, że... Tutaj, broda. Nie było chyba dobre zagranie. Znaczy nie wiem, no. No. Chyba robię to, co... A, wynik muszę to, zmienić. Chyba to, co mi podpowiada serce, robię. Wynik meczu 2-1. A ty już rób to nie zrobiłeś, co? Co mi podpowiada serce? O, Jesus. Broda, ty i te twoje serce. Dobra, no. No dobra, no to co? Ja gram to, co mi intuicja podpowiada. A to jest ważne, jest to serce czy intuicja? Chyba intuicja. Intuicja to jednak, wiesz, jest oparta na doświadczeniu. A serce? Serce błądzi. Serce nie sługa. Broda, teraz będziesz powiedzonka, którą znasz. Czekaj, bo zaraz nie wiem, co zagrać. Boże jedyny, co ja tu mam zrobić? No, kiepieć! Słuchasz serca, to potem tak masz, no. O nie, już to wchodzi we mnie, już jak w masło. O nie, serce, nie, nigdy więcej serca. G5. Serce, poszedł za sercem. Podoba mi się to, kurde, to już... Ja nie mam, ja nie potrafię grać w tą grę, ta gra jest dla mnie bez sensu, nie? Ale mnie zżera trema. Nie no, broda, przecież jesteś... Oj, tutaj przygotował jakieś poświęcenia. Ale ty, broda, co jak co, ale cwany to ty jesteś. Ale nie wiem, co chcesz zagrać po tym ruchu. Spodziewałem się tego posunięcia. Ale się nie spodziewałeś tego posunięcia. I cisza nastała. No to co już... A, przegrywam. Tak. Dobra, nie chcę grać. No dobra, to w trzy szachy nie musimy grać. Zagramy po prostu w normalne szachy. Co ty na to? Normalne szachy możemy. No, normalne szachy pogramy sobie. No, w ogóle graliśmy rankingowo, to nie wiedziałem. No, ale dobra. Wygrałeś mnie na trzy szachy rankingowe i mi obcykałeś na ranking. No, nawet nie wiedziałem. Poczekaj, muszę wynik zmienić, bo potem to robię w trakcie partii, a ty potem się cieszysz. 3-1. Dobra, to teraz gramy... No nie, no 3-1, no bo w trzy szachy ze mną wygrałeś, stary. No 3-1, bo trzy szachy, no. Co mi proponujesz? Zwykłą grę, tak? No dobra. Czemu znowu gram czarnymi? A to najgorzej, zagrałem w trzy szachy, straciłem kolor na trzy szachy. Dobra, tam nic nie stało. Nic się nie stało. No dobra, no C6. Zagramy znowu to samo, to tam... Nie grałeś jakoś. Aha, o, jakie przestawienie. No co, powtórka z rozrywki. No właśnie widzę. Zmienił. Ktoś chyba tutaj wymienił jako pierwszy, mi się wydaje. To nie byłem ja. Nie wiem. Już nie gram potem tego debiutu. Nie dostaję tutaj... dobrych pozycji. Zmiękła rurka. Przypominam, jeśli Państwu się podoba to, co Państwo widzą, to zostawiamy łapkę w górze po sobie i jeśli się bardzo podoba, to robimy
przyciskamy subskrypcję, która pod tymi łapkami się właśnie znajduje. W ten sposób będziemy wiedzieć, że to, co robimy, ma sens. A chyba nie ma sensu wielkiego, tak prawdę powiedziawszy. No i co? No dobra, mam parę gońców, silne centrum. No właśnie, fatalnie gram. Mam pionki zdublowane, to jest mój problem w tej pozycji. Gram Państwo nie widzą tej sytuacji ze strony białych. Ze strony białych jest tutaj dużo bardziej kolorowo niż ze strony czarnych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Silne centrum, para gońców, słabe pionki na linii F. Pozycja jest do grania. Patrz, Zbyszek tutaj ma całkiem solidną pozycję, ale nie mam solidnej pozycji D5. Właśnie, no właśnie. Musi uważać na posunięcie D5 i to jest był jego problem w tej pozycji. Co ja powinienem robić? Chyba, no pola F4 są słabe, na pewno tam jakiś koń H5 chce zagrać, ale mi się wydaje, że ja powinienem w tym momencie... Tak. Długa. Zbyszku, trzecia partia z tobą, trzeci raz długa roszada. Zobacz. Nie, no w ogóle mam złą pozycję. Profilaktyka, król B1, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, ja mam czas, żeby zagrać i król B1 w tej pozycji. Ja no, nie wiem, czy ty to zauważyłeś. Król B1 to typowy taki ruch w blica się robi. Oj, po prostu. No. Dobra, F4, no, buduje silny centrum. Czekam, co mi możesz zrobić? Zaproponuj coś w tej pozycji dla ciebie. Nie wygląda to dobrze, niestety. Będę małpował ideę. A ty szybki jesteś, broda. Nie wiem, podziurawię się trochę tutaj jak sito. Niestety. No, tutaj już kolego arcymistrzu, pojawiają się u ciebie możliwości takie nie da z najlepszych. Tutaj ja tutaj mogę, mam szansę tutaj wykorzystać ewidentne problemy, które są u ciebie w pozycji. Ja tu, on tu. Liczenie wariantów z Piotrem Brodowskim. Wolumin pierwszy. Na końcu. Dobra. Jadę. Otwieram. Co ty tu tak liczyłeś? To chyba nie było dobre. Czemu nie było dobre? Wygląda dobrze, no. Mam wszystkie figury w fatalnych pozycjach. Nie wiem. No właśnie, jakieś takie masz posunięcie niestety. To mnie właśnie najbardziej boli. Ale aha, to po prostu biorę. Czemu na pewno widziałeś na D5? Nie chciałem. A D5 mógłbyś zagrać i dopiero teraz piątkę na F6 stracisz. No tak, to bym na F7 stracił. No. Oj, chyba ktoś tam zaraz będzie wynik zmieniał. No wynik będę zmieniał na pewno, broda. Tylko pytanie, na jaki? No nie. Stoję tu fatalnie. Fatalna gra, fatalna pozycja. Niestety taka zależność w szachach jest. Jeszcze fatalny czas. Tak, żeby było mi mało. No dobra, no. Kończ właśnie. No jakie łapki, co za sztuczki tutaj ten zawodnik to zaproponować. No nie, aż nikt nie chce wierzyć w takie rzeczy. Dobra, poczekaj, bo tutaj... Będzie 3-2 niestety. Będzie 3-2. Ale jeszcze o dziwo, broda, milion ludzi nas nie ogląda, tylko 315. Na YouTubie. Nie wiem ile na Twitchu. Dobra, ja się teraz denerwuję. Nie wiem co mam teraz zagrać. Co jest najgorsze? Dobra, gram tak. No masz prosty ruch, no właśnie. Czasami... Co? Tu? Mam tu jeszcze jakieś szanse. No ma szansę właśnie. No ma ten zawodnik szansę. To jest najgorsze. Dobra, tak gram. Skiepciłem, no. Grasz na łapki, broda, to potem psujesz.
No nie, no wygrał na 4 sekundek, zamiast tam bić na B7. No, nie, się denerwuję w tych momentach. No, broda, widzisz, bo zamiast grać na łapki, powinien zagrać na pozycję. Nie wierzę, miałem taką wygraną. A tam na wieża B7 się napaliłeś i zapłaciłeś. Wieża B7, a co miałem zagrać wtedy już? Nie wiem, ale powinieneś zagrać coś takiego solidnego i mnie na czas wykończyć, tak? A nie tam dawać się, że wszystko ci tam wisiało. Wystarczyło tam jakąś konsolidację zrobić. Nie w formie. No dobra, to jeszcze raz D4. Następnym razem już zagram coś innego, bo tutaj, żeby nie przynudzać. Bo ty coś tutaj przygotowałeś, jeszcze sobie przypomnisz te analizy. I będzie ze mną źle. Czy można wybrać losowy tryb? Ale nie wiem, czy losowy. Jak tutaj, nie wiem, Piotrek nie chce trzech szachów grać, rozumiem, bo to taka specyficzna gra. Jednak myślę, że może szachy. Chociaż wiesz, co moglibyśmy zagrać? W Crazy House. Nie wiem. Ja mogę sobie zagrać w Król Wzgórza. No, też możemy zagrać w Król Wzgórza, bo tam w sumie normalne szachy się w miarę gra, nie? Ja w to też jestem dobry. A to ja. Dobra, nie wiem, co teraz, ja w to grałem tylko dwa razy w życiu w Król Wzgórza. A co jest po skoczku B5? Grozi mi skoczek B5 i atak na C7? No nie wiem, broda, ale graj lepiej. Jednak piszą ludzie, że czasu jest za mało. Widzowie nasi, wspaniali. To co, broda, na 5 minut mamy grać? Możemy zagrać na 5 minut, dobra. Kurczę, no nie wiem, co teraz mam zrobić. Nie wiem, może taka szybka sonda. Kto chce, żebyśmy zostali przy 3 minutach i zagramy więcej partii i będzie więcej niedoczasów i więcej szaleństwa? A kto chce, żebyśmy jednak grali na 5 minut? Więc taka szybka sonda. Proszę się wypowiedzieć, w końcu gramy dla Państwa. Smoku zaraz zliczy głosy. O, tak robimy. Każdy głos jest ważny. Smoku je podliczy, mam nadzieję. Bo ja nie dam rady. Ktoś nawet na minutę dał, to rozumiem, że minuta to też głos na 3. No tak pół na pół chyba, tak na moje fachowe oko. Coś tutaj miękko zagrałem, nie? Broda, wyczułeś to? No, a tam goniec E3 mogłeś zagrać po tym momencie. Wiem właśnie, no. Coś sknociłem. Teraz zagram goniec E3. No, smoku, to widzę, że masz banalne zadanie. Policzyć głosy. Długa roszada. A, ty możesz roszadę robić? Ja zapomniałem, że ty możesz roszadę zrobić. Naprawdę. No, jest takie prawo, wiesz? Król idzie dwa pola w jedną lub drugą stronę i wieża go przeskakuje. Dobra, śmiesimy. Kurde, no ze Zbyszkiem na święcenia? No to jest, no nie może być, no. Znowu mnie gdzieś tam sprowokował, zamiast zagrać A6. Smoku, jak mógłbyś podliczyć głosy i wszystko co mniejsze niż 3 to jest po prostu jako 3 liczone, a wszystko co większe niż 5 to jest jako 5. Chyba, że to za dużo roboty, to od razu powiedz. Ja w sumie, aha właśnie, bo jeszcze powinienem coś rysować, żeby Państwu mówić, co się dzieje. Ja też nie wiem, czy to nie będzie za duża pomoc dla Piotrka. No dobra, no bije. Okej, bije tu. A za dużo masz, kurczę, wiesz, tych pionków. Też tak mi się wydaje, że mam dużo, ale nie jest to wszystko takie proste. Za dużo masz tych pionków, niestety. Porażka, proszę tutaj nie spamować i nie oszukiwać w głosowaniu. Głosowanie na dwie ręce to tylko w polskim Sejmie. Jest akceptowalne.
Skąd ty masz takie informacje? Nie wiedziałeś? Ty Zbyszek jesteś dobry, nie? Zawodnik jednak. Czyli dobra, gram do środka, wierzę, wchodzę na środek. Do centrum. Gram do centrum. Z Tomą trzeba grać logiczne posunięcia. A z innymi to nie? Ale to na ciebie to jest najlepsza taktyka. Dobra, no to co? O kurczę, 20 sekund mam tylko. Dobra. Właśnie, widzę, że ty tak sobie Ty mi tam. tak cykło. Ja tu sobie gadam, myślę, a to później wszystko zapominam. No wiem cię, że dzisiaj tymczasowo. Dobra, jadę. Jadę na niego. Ten jak, no hop, przeszedł tym gońcem. Tam i z powrotem. No aż mi się nie chce wierzyć, po prostu. Szczerze Co się mówiąc, dzieje? też już na czas gram. Byle na czas wygrać, nie? A, to remis. Udało się. W końcu. Dobra, jakie tam są No pomysły? właśnie, na jaki czas mamy grać przede wszystkim? I co, chcesz grać w ten Król Wzgórza? No, może być, na 5 minut. Czy coś tu Król jest... Wzgórza, może być. Więcej jest na Król 5 Wzgórza minut, możemy więc zagrać. na 5... Oj, 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 oj. W partach jestem lepszy? Poczekaj, Piotrek. Nie wiem, Na czy 5 jesteśmy. minut? Jesteśmy na wizji cały czas? Nie mam Nie, pojęcia, stary. bo mi komp coś tutaj. No Przy. zielono. Czy jesteśmy na wizji, Piotrze? Jakbyś Nie, mógł. nie jesteś. Nie, Nie nie ma. O, jesteśmy. teraz jestem chyba. Ale czy my jesteśmy, powiedz mi, bo ja na razie musiałem wyłączyć YouTube'a, bo mi komp przegrzał mocno. Chyba jesteśmy. A jakbym cię zrobił i powiedział, że, a bym cię zrobił i powiedział, że nie jesteśmy, i wtedy wykrztusiłbym od ciebie jakieś sekrety. Nie Wszyscy by wtedy słyszeli. No i co wtedy? dałbym się nabrać, ale powiem ci, że znowu mi monitor się wyłączył i również laptop się zrobił czarny, więc potrzebuję chwili. Co ty masz z tym laptopem? No wiesz, no do streamowania powinien być stacjonarny i cały czas poluję na tego stacjonarnego. Wchodzisz na jakieś strony, nie wiadomo co, to może jakieś, jakie tam jeszcze są. Ja nie wiem jakie, bo nie znam adresu. Upewniłeś się, że jesteśmy live? Na czacie? Dobra. No chyba tak, to piszą, że już jest ok, już tak, już tak. Dobra. Właśnie mówiłem ci. Ja dlatego właśnie na minutę też nie chciałem grać, żeby komp mi tutaj nie zaświrował. Zaraz mam nadzieję, wszystko będzie ok. Przepraszam za te niedogodności. Więc chwilowo czatu nie włączam. Się od tego YouTube'a. Może Czyli co? Państwo mają jakąś propozycję, może Państwo chcą jakąś partię przeanalizować, jakąś swoją, to też O. można gdzieś wrzucić, nie wiem, czy jakiś taki pomysł. Ale co, może tego Króla Wzgórza zagrajmy, bro, jak to twoja gra Dobra, zagramy Król na 5 Wzgórza. minut. To Tak. zaprosisz mnie do gry? I włącznie rankingową, nie? Czy rankingową dałeś, tak? Dobra, rankingowa poszła, no, Dobra. poszło zaproszenie. Jak twoja gra, to niech będzie rankingowa. Dobra, ja grałem, A tak? czemu mam 2740 w tą grę? To Ja zwykły mam. blitz? Bo to są te niestandardowe gierki, wiesz? To są wszystko, dostałeś później z tego trzech. Dobra. No ewidentnie grasz słabo w to. Więc Piotrze, ja nie widzę teraz czatu, więc jeżeli mógłbyś tam zerkać, a może już go włączę, może już komp mi to zniesie, chociaż Czekaj. jest ciepły, szczerze mówiąc. Król Wzgórza gra, tak? Czyli może wytłumaczymy, na czym polega gra, Piotrze, ty w sensie, czy mógłbyś wytłumaczyć?
No gramy normalne w szachy, ale jeśli któryś z króli dotrze na centralne pola D5, E5, E4, D4 ten wygrywa. To jest dodatkowa zasada. A normalne szachy, albo jak dotrzemy królem do środka szachownicy, królem do centrum, wtedy ta strona wygrywa, która uda się z królem tam dotrzeć. Dobra, ja chyba zaryzykuję i odpalę tego YouTube'a. Może komp mi się już nie będzie buntował. Bo jednak tak bez czatu to smutno mi trochę, szczerze mówiąc. Tak, ja spięty, jestem zdenerwowany, bo ja chciałbym wygrać w tym meczu, a Zbyszek, też tak osobiście, szczerze mówiąc, to nie jest dla mnie wygodnym zawodnikiem, bo jednak ten styl ma taki dość spokojny. Ja preferuję bardziej takie zagrywki agresywne, gdzie coś się dzieje na szachownicy. Zaraz, bo tutaj teraz może być ważne, żeby tym królem jakoś zasuwać zaraz. Ty Ha, pewnie właśnie. wyczuwasz te momenty, co? Już idealnie, przyznaj. Nie wygląda to dobrze. Nie wiem, zagram tak. Dobra, włączam YouTube'a, bo mi smutno bez czatu. Mam nadzieję, że nie będzie przypału. Już widzę, co państwo piszecie. Tak, ktoś napisał, żeby wpłacać kompa na Patronite. No właśnie, no bo tutaj. A, ty już zrobiłeś ruch. No i król E3 chcesz zaraz zagrać, tak? Co, zaraz przegram w ogóle. Oczywiście, kurczę, nie czuję tej gry w ogóle. Oj, nie wygląda to dobrze, niestety. Smoku, symultanka z widzami to zajmuje bardzo dużo czasu, więc ciężko to będzie zrobić. Ja no brala, co, już masz wygraną, tak? Nie wiem, dobry, no chyba dobrze jest, okej, w tej pozycji, jak mi się wydaje. No idę królem na E3 i później biorę cię na E6 i biorę na No E4. wiem, właśnie, no. No nie, no dobra, no to mam przegraną. No w ogóle nie czuję tej gry, powiem ci szczerze. No co mam ci poradzić? No współczuję. Ja za to jestem to wyborny. Dobra, idę królem do środka. Idę, o! O kurczę, mi koniec H6 chcesz zagrać. No to będzie. Broda. Co stało? Nic, no mam Widziałem przegraną. niecenzuralne słowo? Nie, idziemy do środka. Dobrze, że F4 pionkiem jeszcze mogę zagrać, to mi uratowało. Dobra, no. Przegrałem. Nie, w ogóle ten król wzgórza to gra nie dla mnie zupełnie. Patrzę jeszcze na to. I nie mam obrony przed król D4, tak? O to chodzi. Dobra. Nie gram już tą grę. Dobra, 5-2. gramy w normalne szachy. Ale mi ranking podskoczył. No właśnie, widzę. Może zagramy jakiś tematyczny. Co znaczy Dobra, tematyczne? jakiś wariant. Państwo mówią jakiś debiut i gramy ten debiut po prostu. Pierwszy A, debiut, który się no dobra. pojawi, gramy tematycznie. Pierwszy debiut, jaki się pojawi, to tego gramy. Pierwszy? Na czacie. No dobra, no to Nie, trzeci pierwszy debiut. debiut, który dwa razy się pojawi. Dobra, szachy na 5 minut, tematyczne. Pierwszy debiut, jaki się pojawi na czacie dwa razy, to gramy go, tak? Ten wariant. Gambit Królewski. Pierwszy, czy będzie Bartosz, ktoś jeszcze? Gambit Evansa. Gambit Królewski dwa razy. Dobra, to gramy Królewski. Ja wyzywam cię na 5 No minut. nie, ja gram białymi. Dobra, no to zobaczymy. To Gambit Królewski to ewidentnie pod Piotra debiut. I jeszcze czarnymi gra, cwaniaczek. Dobra.
Na królewski, poczekaj. I on jeszcze zna tutorię, nie, no to jest... Nie, nie są teorie, tylko myślę, co tutaj, bo tutaj D5 można, dobra, jest tutaj D5 dobra. No bicie jest dobre. Czemu nasza partia zostanie przerwana? No rób ruch, dobra. No bo musisz ruch zrobić. Dobra, ja myślę, że to się grało. Dobra, D5 chyba tam jest najlepsze. Dobra, tutaj. A już poniżej 300 ludzi, to moje problemy techniczne, tak? Ludzi przepędziły, czy o co chodzi? W ogóle przypominam Państwu, że w niedzielę jest ostatnia runda Mistrzostw Polski do lat 20 i będziemy dla Państwa oczywiście tę ostatnią rundę relacjonować od godziny 10.30 gdzieś do 14.00. Następnie mniej więcej o 15.00 prawdopodobnie ruszymy do 21.00 z takim, można powiedzieć, urodzinowym streamem, ponieważ w czwartek Artur Jakubiec, arcymistrz Artur, w czwartek? Tak, w czwartek Artur ma urodziny, a ja mam sobotę. Więc z tej okazji robimy stream taki 6-godzinny. Będzie symultana, będzie granie w Blica z nami, co tylko sobie tam Państwo zażyczą. Więc polecam subskrypcję, ponieważ to miał być początkowo stream z okazji 1000 subów, ale stwierdziliśmy, że nawet jak 1000 subów nie będzie, to ten stream i tak dla Państwa zrobimy. Więc taki jest plan. Co ty tu chcesz zrobić? Dobra, no biję piątkę. Dobra, ja dość mocno ryzykuję oczywiście w tej pozycji. Co? Chciałbym tutaj podkreślić. Aha. O co tu chodzi? To jest jakaś teoria? Nie mam pojęcia. Gram sobie, tworzę. No nie, no gram królewski teoria, będę wiedział na teorię jakąś. Nie wiem, ty Piotrze, znasz teorię we wszystkim. Ja też nie jestem jakimś teoretycznym zawodnikiem, nawet nie przesadzajmy. No wiem, wiem. Spokojnie. No nie wiem, biję te pionki. Bierze te pionki. Pionkożerca. Najlepszy gambit świata, ktoś napisał. No. Gambit królowej? No właśnie tutaj tak, ludzie tak. Piszą, że wziąłeś jakieś tapsy i gapisz się w sufit, jak w gambicie królowej. Nie, bo przypominałem sobie, co tam się grało. Wiem, że goni skoczek C6 może albo D5, kiedyś jak patrzyłem. No to dobra, ja ci tu mówię, że teoria jest, ty mówisz, że nie ma, po czym mówisz, że przypominasz sobie, co tam się gra. Dobra, no ja pamiętam, że koń C6 się gra w drugim, tak? Jakiś taki. Aha, dobra, zagranie. Dobra. Że może zagrać koń C6, no a teraz to sobie tworzy już. Nie podoba mi się moja pozycja. Masz dwa pionki więcej, stary. No ale masz rozwój wspaniały. A ty, broda, jesteś bardzo grubym zawodnikiem, jeżeli dać ci takie narzędzia. C3. Ruch wygląda aż czapy, ale mi się podoba z jakiegoś powodu. O, tutaj Borejra napisał GM Broda, jak to pięknie brzmi. No powiem ci, że GM przy Broda wygląda rzeczywiście dumnie. Porażka pisze, że w niedzielę Tysiak stuknie. Ja liczę, że Tysiak może stuknąć już w czwartek. Przypominam, o 10.30 jest komentarz nasz z Mistrzostw Polski do lat 20. Następnie o godzinie 14.00 jest ćwierćfinał Speed Chess Championship Carlsen Artemiew. Następnie o 18.00 jest bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek Nakamura Fedosiejew. Więc 11 godzin streamu łącznie będzie w czwartek, więc myślę, że trochę tam nowej publiki zbierzemy. No i liczę również jest dobry. Na Państwa. Tak, no i z Nakamurą może być fantastyczny mecz i mecz Carlsena i Nakamury będę komentował, to będzie łącznie jakieś 7 godzin szachów, więc oczywiście nie wszyscy będą na tyle godzin, nawet niezniszczalny smoku będzie musiał odpuścić, ale będzie na pewno ciekawie, więc mam nadzieję, że Państwo będą. W ogóle komu kibicujecie w tym Speed Chess Championship? Albo komu będziecie kibicować w czwartek? I czy w ogóle będziecie? To jest pytanie podstawowe. Dobra, to teraz trochę dostałeś trochę życia, moim zdaniem. Nie mam co teraz zagrać za bardzo.
Ponieważ chcesz mi skoczek D2 zagrać, z tego co widzę. No, jak najbardziej, taki jest mój plan. Muszę tutaj coś zrobić, a za bardzo nie mam co niestety. Także te moje poświęcenia chyba tutaj troszeczkę przedobrzyłem w tych atakach. No dobra, no to gram, może po prostu wyprowadzam figury, wyprowadzam skoczka. Zaraz jakieś bicie na E4 mi tutaj walniesz i tyle będzie. No właśnie, tylko muszę... Nie przechodzi na szczęście. Nie przechodzi na szczęście. Dobra, to zagram teraz tak. Broda to jest cwany zawodnik. Co jak co, ale tego sprytu odmówić mu nie można. Ale mam chyba dobry ruch. What? Czekam. A nie mogłem w ogóle... A, może mogłem. Dobra. Co takiego? Na C5 może nawet mogłem być. To możesz cofnąć, jak chcesz. Nie, nie. Nie mogę cofnąć. Carlsen i Nakamura, tak? Generalnie. A w całym... Aha. Magnusowi. Coś tak nam... Czat tak się uspokoił. Chyba... Ludzie poszli się napić czegoś zimnego z lodówki. No i teraz właśnie cały Piotrek będzie mi tutaj chodził tymi figurami, lawirował i mnie denerwował. Dobra, co teraz, nie? Teraz mam problem. Ja mam prosty plan. Jak najdłużej bronić tej pozycji, po czym wygrać na czas, nawet jeżeli coś ci się tutaj znajdzie. Od razu cię ostrzegam, jaki jest mój plan. Oj, no właśnie, to już mam, nie mam co zagrać. Ale chyba i tak pozycja obiektywnie nie jest dla ciebie dobra. Te pionki jednak... Defense jest dobry. To silne, nie? No, niestety nie mogę zrobić, trochę przegrzałem. Defensywa to defensywa. I think that White is doing well and from what I know, Paklesa is quite a good defender. So he will probably win this. Ja do tyłu, to też nie musiałem tak na ciebie się rzucać. Puściłem Magnusa na chwilę. Tak, dla żartów, skoro już mówiłem o defensywie. Jakiego Magnusa? Gdzie puściłeś? A już widzowie wiedzą. Widzowie zaraz ci powiedzą, jakiego Magnusa gdzie puściłem. A czemu on patrzył twoją partię? Słucham? On wtedy powiedział, a patrzył twoją partię, wtedy była przeglądana, tak? Czy o co chodzi? Znaczy, czemu patrzył moją partię? Czy czemu ona była? Czy w ogóle trzeba w ogóle kogoś pytać, czemu ktoś patrzy moją partię? Broda, no wiesz co? I co powiedział, że jesteś dobry w defensywie? No, i że wygram partię, ale nie wygrałem niestety. Dobra, tu mogę robić dowolny ruch, tak? I wygram. No wiem, no ale co, no gram, tak? No, nie, no wiem. Ale ty jeszcze rzuciłem się na ciebie niepotrzebnie. Ty jeszcze coś kombinujesz, dlatego... Niepotrzebnie się rzuciłem. No tak, gdyby się nie rzucił, to by było lepiej. Dobra, dobra, to gram do końca, już na trzy razy to nie było. Dobra, coś się bijesz. To rewanż w królewskim. A, że rewanż królewski, no dobra. Może białym będziesz nawet groźniejszy w tym królewskim. Tylko w wyniku aktualnie, wiesz? Nie o to ja wyniku, bo przegrywam teraz 6-2 i później nagle wszyscy zobaczą 6-2 i będą się śmiali, no. Nie no, czemu śmiali? No to jest no towarzyski to mecz, przecież rozmawiamy, jesteśmy rozproszeni. Dobra, co się stało? Czemu nie pojawiła się szachownica? Mi się pojawiła. Okej, okay. Dobra, też raz rewanż. Mam jakieś tutaj problemy miałem, wiesz? No okej. Okay. No dobra. Co tu teraz się gra? To D4 gram. Nie wiem, czemu zabiłem na F4 w ogóle. Nie znam tego. Dobra, no wyprowadzam figury. Oj, tutaj Maciej pamięta, że mówiłem na innym streamie anegdotę o Nakamurze.
Chodziło, że słyszałem historię, jak Nakamura podrywa dziewczynę w barze, ale... Jak ją podrywał? Bardzo taki kiepski, w kiepskim stylu. A to napomniacz też nie kiepsko podrywał na przykład dziewczyny. Ale mi nie chodziło, że nieudolnie, tylko... Znaczy nieudolnie też, ale... No... Coś powiedział brzydkiego? Czy nie, wtedy... nie, nie, to nie jest nic kontrowersyjnego. Po prostu tak się uśmiałem, jak usłyszałem, że on miał ze sobą czasopismo szachowe, gdzie był na okładce i podszedł do jakiejś znajomej dziewczyny w barze, pokazując jej to czasopismo, pokazując się na okładce i mówi, że to jestem ja. I tak zaczął rozmowę, ale to wiesz, nie na zasadzie żartu, tak? Bo my moglibyśmy to zrobić na zasadzie, wiesz, podwójnego dna, tak? Że żart, tylko to miał być jego główny walor w tej całej rozmowie. I mówię, jak to usłyszałem, to tak się trochę roześmiałem. Ty byś, Piotrek, tak zrobił? Nie. To napomniacie, podobno chodził i się patrzył. Taki był jego sposób. Znaczy chodził i się patrzył, nie rozumiem. No patrzył się i nic nie mówił. Taki jego sposób. Patrzył i nic nie mówił. No to dobra. Pożerał wzrokiem. Co tu zagrać? Dziwna pozycja, przyznasz, Piotrze. No nie wiem, przestaje mi się podobać tak naprawdę. Dobra, no to, a to mnie zaskoczyłeś akurat tym rozwiązaniem. A czego się spodziewałeś? Czegoś innego. No to wiem, ale czego konkretnie? C5. Nie, C5 to nie, nie, nie. Ja tu mam pozycyjny plan. Mhm. Chcecie po białych polach trochę tutaj posmyrać. I co, posmyrałeś czy jeszcze nie? Nie wiem, a posmyrałem? Przyznaj się. Co? Chciałbyś posmyrać? A dobra, po te białe pola faktycznie tutaj możesz być groźny. Chyba jednak bardzo groźny. Przekombinowałem. No, to też nie było dobre posunięcie z mojej strony. Bałem się, że długą pójdziesz, a tak naprawdę długą chyba nie wiem, czy jesteś strasznego aż tak bardzo. Jakiś taki jestem bardzo confused w tej pozycji. Ale wyczuwam, że ty też. Widzowie piszą, że białe chyba lepsze. Co ty na to, broda? H6. O, no to tym bardziej. A, to teraz długą też pójść. No, ja cały czas chciałem iść długą. No to niepotrzebnie, dlatego cię dopuściłem. Znaczy no, dziwne, że gołącem na H4 odszedłeś, bo G5 sobie zagrałem pole F4 ci zabrałem, nie? Ale ja chciałem wziąć pole F6 teraz dostać z drugiej strony, nie? Jakieś takie zagranie. Mm. Nie wiem, czy to ma coś, jakiś sens. Na pewno jakiś ma, no. Może głęboko ukryty, ale sens na pewno jest. Powiem ci, że tak mnie to kusi, że po prostu ci wezmę tego pionka. A to sobie go weź. Już go wziąłem. Jak jest w pionkach? Teraz pionkę masz? A, oddałem ci go w ogóle. Nie wiem, czy to było dobre. Dowiemy się wkrótce prawdopodobnie. Ten na E4 jest słaby niestety. To jest szkopuł tej pozycji. Ale mam plan obronny tutaj na tym skrzydle. To jest najważniejsze. Najważniejsze to mieć plan. Ten plan może być zły, byle był. W szczególności w blicu, bo jak nie mamy żadnego planu w blicu, to zużywamy bardzo dużo czasu, żeby jakieś takie pojedyncze ruchy zagrać. Jeżeli mamy plan, nawet jeżeli on jest zły, to robimy szybko ruchy i wtedy nasz przeciwnik może być zbity z tropu i nawet nie zauważyć, jak ten nasz plan obalić. Teraz gram B6. Zaraz A5. Ale ma plan! Ale on ma plan! O,
Ja nie mam żadnego, nie? To jest najgorsze. No bo taka pozycja jest trochę dziwna. No ja nie mam żadnego. Tutaj Alko Szachy proponują. No na 100 tysięcy subów byłby na pewno patostream. Ale 100 tysięcy nam tak nie grozi za bardzo, jak tutaj 835 jest na razie, więc myślę, że na 10 tysięcy subów już by była niezła impreza, proszę Państwa, więc zachęcam do zostawienia suba. W tym momencie mój skoczek na E3 by stał bardzo dobrze, niestety tego skoczka na E3 nie mam jak przeprowadzić, to mnie mocno tutaj... No dlatego mnie zdziwiło to, że mi G5 dali zagrać i konie F4 nie masz, nie? No właśnie, teraz koniec 4 by się przydało. No to może gram H4 w takim razie, skoro do G5 mam dojść, samemu mi radzić, żeby G5 zagrać. Ale tutaj puszczą farby wszędzie, po tych białych polach, niestety. Trochę puszczasz. Co ty tu knujesz? Mamy tego pionka na lampę, też może nie poszedłem. No nie wierzę, że to jest dobre broda. No pionka wziąłem, tak? Odbieram pionkę. No wiem, no ale... No nie no. Ja też nie wierzę, no ale już mam plan, żeby wziąć pionka i się cofnąć i przydefensować. Myślisz, że to jest dobre? Myślę, że nie. Dobra, zublujemy się. No dobra, to teraz proszę ja ciebie. Pyk. A przygotowany byłeś na to? O co tu chodzi? Tak, zabiję. Co ty zduknujesz? Czy już desperacko pionki oddajesz? Czas mam taki kiepski dość. Pozycję mam wygraną, ale nie widzę, jak ją wygrać. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie w szachach, przyznasz, Piotrze. Ja też nie widzę, co mam zagrać, to jest najgorsze. No tak, Zbyszku, dokładnie, zgadzam się z tobą. Fajny hacz. No i broda. Żarty żartami, ale co chcesz zagrać po Hetman B1? A, tutaj jest po prostu. Jeju. Dobra, wrócę. Mogę nie zdążyć. Nie, no, to teraz zdążę. No, udało się, ale... Kurde, no, to za dzień nie będzie. Jakiś nowy debiut gramy? Właśnie, nowy debiut proszę zaproponować. O, smoku mojego Patronite'a zareklamował, tak? To a propos właśnie mojego komputera, tak? No zachęcam, zresztą symultane, które zrobią właśnie dla wszystkich moich patronów zorganizuję.
Path of Night'a. Można być patronem nawet za 5 ziko, tyle co za nawet nie najlepsze piwo. I dla moich patronów wszystkich kochanych będzie symultana zorganizowana. Więc zachęcam na stronę, można tam coś przeczytać. Co tam? Sycyl, Karokan, Halloween. Co to jest Halloween? Halloween. To jest E4, E5, koń F3, koń C6, koń C3, koń F6, bicie na E5, skoczek E5, D4. Ojej, serio mamy to grać? No to dobra, to się normalnego. Gabit hetmański, budapeszczański, skandynawska, Benoni, Saragossa, nie wiem co to jest. Też nie wiem co to jest Saragossa. Ja w ogóle nazw tak średnio znam. Dobra, Karokan widziałem dwa razy. Co to na to? Może być Karokan. Co ja cię na tego Karokana mam zagrać? Z tego co wiem, to ty Karokana potrafisz grać, wiesz? Ale ja białym E4 nie gram. Nie robimy 4, a to Karokana to nie jest jeden z twoich. Ale Karokan gdzieś tam u ciebie występuje, nie? Ale czarnymi grałem, ale nie główniaka, tylko takie lewizny, no. Zagram to, bo wiem, że tu jest jakiś wariant, że się ma parę gońców, tak? I jest jakaś pozycyjna gra, więc schodzimy z teorii. I gra gitara. O, nie zabiłeś. Myślałem, że normalnie się bije, tak? I co się gra na gońc H5? Powiesz mi? G4. Możesz zagrać. Nie mów, że to taki ruch jest. No jest G4, koniec G6, bicie na D5, bicie na D5, koń E5. Koń nie, C6, D4, nie chcę grać czegoś. Chyba jest B5. Nie. A co tu zagrać? Normalnie to G4. Nie, to normalne G4 jest. Może już trochę taki wariant. Dobra, tak zagrałeś. Tak chciał, tak zagrał. Co to złe dla mnie jest? Normalna chyba, nie? Ja to chyba dostałem to, co chciałem tak naprawdę w tych pozycjach. Czat może podpowiadać no. Jakby co, tego nie mówiliśmy, nie? No, nie podpowiada czat, pewnie. Znaczy mówię, że może podpowiadać. Nie wiem, czy dokładnie zagrałem. Właśnie, czy nie lepiej było najpierw zagrać goniec E7? Bo tutaj właśnie mogą być jakieś takie nieprzyjemności z tej strony. Chyba już są. I... Dobra. Tak planowałem, ale to jest trochę dziwaczne posunięcie. No, nie wiem, w ogóle to co gramy jest mega dziwaczne. Ty tym skoczkiem chodzisz po prostu. Zaskoczyłeś mnie. Jestem zaskoczony. Jak liczę ten skoczek. Zagram C3. Stabilnie. Szkoda, że nie emocjonalnie stabilnie, no ale... No i czepiasz się. Ten skoczek na G3 jest taki fatalny przy tym H3 zagranym, niestety. Taki trochę alechinowy w niektórych pozycjach. Ojojoj, alechinowy mówisz. Zroszuję, no. Nie wiem co robić, więc zabezpieczę króla. To jest generalnie... Polecam wszystkim, jak nie wiedzą co zrobić, to zabezpieczajcie króla. Ogólnie zabezpieczenie jest bardzo ważne. Broda, dobrze. trzeba się zabezpieczać. No trzeba. Dobrze, że jest po 22. No lot ci chodzi. Nie, no nic. Mówię o pasa. Zawsze mi się podoba tekst, ale o co ci chodzi? Nie wiem, jak... Zaraz mi tam stłamszony zostanę w tej pozycji zaraz. No dobra, no to chcesz? Chcesz to? Chcesz tego? Chcesz tego? Chcesz? Ale co? Coś planujesz? Jakoś tak bezjajecznie gramy tę pozycję. Masz takie wrażenie też, Piotrze? No nie wiem, dlatego przyszedłem na długą, tak? Ale to raczej obiektywnie może być problem w tej pozycji. Nie wiem, co po B4 mam zagrać przede wszystkim. No właśnie... Ty, ale tu, a nie, myślałem, że to jest fajny motyw, który dziś ostatnio widziałem. Co, że B5? No, że B5. Serio? Nie wchodzi. Nie, no to typowy motyw, nie? W Karokanie, czy... Dobra, ja go nie znałem jakiś super, no wiem, że taki motyw jest. Dobra, no to gram to. Po prostu pionkiem.
Gdzie ty tym pionkiem chcesz przejść, powiedz mi? Do historii. Zagrać ci H4. Wygonić ci skoczka na H1. To powiem, na H1 skoczek nie stoi optymalnie. No nie stoi. No i koń F5 potem jeszcze jakoś będziesz się ładował tutaj. Koń F5, koń E4. Bez pukania. Taki jest mój plan. Koń F5, koń E4. Później, dobra, no to tak chciałem, tak zagrałem. Gra. A, koń E4 ja w ogóle. Rzeczywiście, co ja robię? Ojej, to nie wygląda to dobrze. No co, wchodzę. Przecież teraz pytanie, czy nie lepiej najpierw mi wtrącić na bicie na E5? Bo możliwe, że to jest całkiem okej, okay, albo teraz, albo później. W pewnym momencie to wtrącenie wydaje mi się, że powinno być dla mnie korzystne, ponieważ otwieram sobie linię D, tylko żebyś ty tym gońcem za daleko tam nie wszedł później. Wieża H5, później mi się pojawiają możliwości. Jak już mówiłem, posiadanie otwartej linii, jeżeli nie ma punktów targnięcia, to jest jak posiadanie dużej ilości waluty kraju, który nie istnieje, Piotrze. No niby tak, Zbyszku, ale z drugiej strony ja troszeczkę też przeszkadzam ci w twoim gdzieś tam manewrowaniu w takich pozycjach wtedy. To zgadzam się, ale nie do końca. Tak jakbyś miał, nie wiem, milion atlantyckich funtów. Nie, poczekaj, jak, albo, nie atlantycki, atlantycki to ocean atlantycki. Jak była Atlantyda, tak się odmienia. Atlantyda, Wenezuelski pesos, nie wiem. Atlantycki, no tak. Dobra, no, chciałem to zagrać, muszę zagrać. No dobra, no, ja muszę odejść. Nie jestem zadowolony z pozycji. To taki update dla widzów. Ale czas się wyrównał, to jest plus, bo Brodziaszek miał ponad minutę więcej. Dziwne, że mi zabiłeś najpierw. Szczerze mówiąc, w ogóle się tego nie spodziewałem. Musisz mieć tu jakiś konkret, co nie może na pionka się połaku mieć takiego. Kurczę, dobra, tak twardo, że wieża B1 nie masz. Bo ja myślałem, po C5, koń C5 przygotowałem w tej pozycji. No wiem, że przygotowałeś, ale że takiego pionka chcesz wziąć? Ale wieża B1 później nie masz, to, także to jest dla mnie spoko. No ale co miałem innego zagrać? Nie wiem. Nie no, w sumie dobry ruch. Dzięki. No dobra. To mnie właśnie martwi, to posunięcie niestety, ponieważ nie wiem, co teraz zagrać dla tobie, Zbyszku. Ocean Atlantycki. Dobra. Wiesz, D2? Nie. Czemu nie mogę teraz wziąć na C5? Koń C4 przygotowałeś, o co chodzi? Bicie, koń C4, a później koń C4 to jeszcze hetman. C2. C2, no to gramy tak, nie? Mhm. Nie. A toś mi tutaj nie pasuje. Coś ty mnie nie szykujesz. Gdzieś ty mnie starasz się zrobić. Poczekaj, coś mi tutaj śmierdzi tym twoim tak za szybko. Jeśli chcesz podpowiedzieć mi tym wszystkim, coś mi tutaj nie gra, wiesz? Wyczuwam jakiś szwindel. Ale mało czasu to biorę, no już trudno. Wyczuwam szwindel tej pozycji u ciebie. I tutaj nie wiem właśnie co teraz. Wyczułem szwindel. Miałem ideę, ale ona niestety nie jest dobra. No na E2 po prostu biorę. Hetman też, hetman A5 chciałeś teraz prawdopodobnie. Nie. Nie powiem ci. Ale ja tutaj tak mogę mieć jakąś rekompę. Czy nie mam? Może nie mam. Nie, to bez sensu, która zagrała. No wieża H5, dość ruch taki dziwny. No nie, no znowu jakieś takie coś, wieża H5, Boże, co ja zagram? Po co ja tę wieżę H5 gram? Matko jedyna, Makumbę zachowaj. Makumba ska. Nie, no to jest żal.pl. Żal.pl. Oj, broda.
żart.pl. Co ty tu chcesz zagrać? No nie wiem, wkurzony jestem, że miałem taką pozycję, po prostu gdzieś dałem ci jakąś tutaj opcję i to jest przecież masakra, no. Powinienem mieć to wygraną chyba. Dobra, ma ten stanie zobaczyć. Na tych na te sekundę mówiłem, że bez formy jestem. Ten rank by spadał. Miałem, poczekaj, co to miałem zagrać po tym A5? Po A5? No nie no, A6 mógłby zagrać po prostu. Nie, tak? Że H5 beznadziejne. Nie wiem, co tam chciałem zagrać. Mało czasu i zacząłem się denerwować. A miałeś, B4, ale znowu miałeś lepszy czas. Ja chyba wiem, na czym polega... A, bo jeszcze raz karokan, tak? Teraz ja czarnymi. Wiesz, że A8 mógłbym zagrać. Dobra, no. Karokan, tak? Ale... Proszę Państwa, przegrywam z nim, to prawda, ale pozycja dobra, no gdzieś na tych drobnostkach kiepsko idzie po prostu w tych wszystkich rzeczach. Karokan, no karokan. Łapki dla Piotra, 220 jest teraz, personalne łapki dla Piotra Brodowskiego, bo tutaj się wścieka niepotrzebnie. Jak masz broda tak dużo lepszy czas, to nie musisz grać aż tak super szybko jeszcze takich ruchów jak wieża H5, nie? Dobra, to rewanż, dawaj, dobra, gram E4, karokan idzie, tak? Tak, gram, ok. Skoczek F3. Tak, myślałem, że skoczek D7 grasz w tych pozycjach. Grałem skoczek D7 na lidze we wrześniu i całkiem dobra pozycja, tylko kompletnie nic tam nie znam, więc ty to... Bo ty biał mi... ruch miałem, ostatnio widziałem, wiesz, bym ci zagrał. Jaki? Hetman E2? Nie, skoczek G5. A to wiem, no, no ale to tam nic nie ma. Tak, bo nie znam, ja karokana nie gram po prostu, wiesz, także ciężko mi powiedzieć, bo ja nie gram ani karokana białymi, ani czarnymi. Po prostu wiem, że tak mogę grać. Dobra, teraz, dobra, chyba trzeba, nie wiem, skoczek G3, dobra, to goniec sobie wyprowadzić, dobra, dobra, skoczek G3 zagram, chyba tam nie ma goniec G4, jeszcze w tych pozycjach. C5 teraz, tak, po prostu. No, jak skoczkiem tutaj opuściłeś centrum, to podrywam to, nie? Wygląda logicznie. Dostałeś już 20 personalnych łapek, Piotrze. Znaczy 19 na razie, ale już 20 w drodze, mam nadzieję. To chyba tutaj wyrównuje, nie? Czy nie? Spoko. Czy nie? Czy coś tutaj knujesz? Nie wiem, mam dałem zgranie na 3-2 na skrzydle hetmańskim. Nie wiem, czy to będzie w tej pozycji dobre. Nie, no, nie znam no się. Dobre, dobre. To zawsze jest dobre. Pewnie jakiś skoczek G4, bo goniec G4, chyba on A5 też możesz zagrać w tej pozycji. Właśnie nie wiem, co ci tu zagrać. To jest taki szkopuł. Goniec D7. Goniec D7 jest całkiem logiczne posunięcie i całkiem dobre, uważam. Okej, okay, ja na pewno muszę figury teraz zacząć wyprowadzać. Zacznijmy od posunięcia... Znaczy zacząć wyprowadzać. Masz 3 figury już wyprowadzone. No dobra, no, dogłośno myślę. Goniec D4. Nie no, wiem, no. Idea jest taka, że ten nasz goniec stoi aktywnie, ale on podchodzi pod wieżę C8 czasami. Jakieś takie nieprzyjemności. I to tego mogę się bać. E6... E6, ok, potencjalnie ten twój goniec wtedy zostanie troszeczkę kiepski. Dobry teraz byłoby, wydaje mi się, C3 zagrać. Troszeczkę takim pobronić tę pozycję w środkowej części szachownicy. Dobra, bierzesz. Dobra, hetmanem albo gońcem. Pionkiem będzie tutaj słabo. Chyba hetmanem wygląda logicznie, ponieważ idzie aktywniej, bierze później na D1. Dobra, no to w takim razie muszę bronić pionka na G2. Teraz pytanie, w jaki sposób? F3, trochę chyba za agresywnie. Dobra, to zrobię roszadkę po prostu. Po wybiciu biorę gońcem, na pewno koło równe, ale gorzej nie stoi, mi się wydaje, w tych pozycjach wtedy. No gorzej na pewno nie stoisz, lepiej tu trochę stoisz. Duże pytanie, minimalnie stoi lepiej, to prawda. Mam tu 2 pionki więcej, ale czy one mogą mi tutaj się przydać w tych pozycjach? Co, goniec E7 pewnie zagra teraz, bo goniec D6. Dobra, ruchy typu F3 mogę tutaj zaprezentować w pewnym momencie. Ciekawe, czy plany A4, A5 teraz będą dla mnie całkiem rozsądne. Chyba trochę za szybkie. Zagramy posunięcie F3,
aby trochę tylko skoczka ograniczyć na polach E4 i G4. To mnie trochę zaskoczyłeś. Dziękuję. Nie, pozytywnie czy negatywnie? Znaczy, że co? F3, żeby pole E4? No, żeby królem na F2 podchodzę, pole E4, pole G4 zabieram do twojego skoczka, gońca cię ograniczam. Jakiś taki mój zamysł w tej pozycji. Okej. Dobra, no to czas wprowadzić wieżę do środka, otwarta linia D. Na pewno ta wieża tam powinna stać. Przeciwnik nie może zagrać wieży AD8, bo biorę mu na A7. To jest ok. Co może zagrać? Goniec D5. Goniec D5 nie może zagrać, bo po gońcu D5 idzie posunięcie... Dobra, teraz jego groźba. Co grozi posunięcie goniec F3? Prawdopodobnie. Pytanie, czy na pewno goniec F3, goniec F6, goniec D1? Dobrze, Piotrze, że mnie tutaj odciążyłeś od obowiązku mówienia. Goniec A6 też ma zagrać. Dobra, to goniec E2 sobie schodzę z tego związania. Na pewno to będzie dobre zagranie. Czas teraz powolutku podchodzić naszym królem. Dobra, on podchodzi, ja też podchodzę. Głośno myślę. A powiedzcie, że dużo godzi, jeśli mówi i myśli. Dobra, co teraz mogę za chwilkę robić? Pytanie, czy ja tutaj pionkiem nie będę, nie chcę awansować. Mi się wydaje, że to może być dla mnie w pewnym momencie jednym chyba z ciekawszych planów. Dobra, skoczek C6. Dobra, okej. Okay. To mi zwalnia mi miejsce na polu E4 dla mojego gońca. On prawdopodobnie F6, E5 może w tej pozycji grać. Pytanie, czy tutaj... Pytanie, no właśnie, czy chce grać? Chyba chcesz, to jest najgorsze. Mówisz? No, i co ja mam teraz zrobić na to zagranie? Co ja mam teraz zagrać na to, Zbyszku? Ja sam nie wiem w ogóle, co sądzić o tej pozycji. Mam tu niestety mankamenty pewne, o których na razie jeszcze nie chcę głośno mówić. Tak, właśnie Smoku słusznie zauważył, że tutaj moja koszulka Piotra ewidentnie rozprasza. Taka była strategia, że te tutaj tukany zrobił robotę. No ja to piątkę tak miałem jechać. No właśnie, a cztery typowe ruchy w tych strukturach. Od takiego ruchu na ogół trzeba zaczynać. Dlatego się zastanawiałem, czy B5 nie grać, ale nie chciałem pola C5 aż tak bardzo osłabiać. Więc moim zdaniem strategia Piotra jest jak najbardziej słuszna. Okej. Okay. Teraz tak. Co by tu zagrał Tal? Jak to się mówi. Czemu Tal? Tal by tutaj zagrał normalne pozycje. Nie, no w Gliwicach żył taki legendarny mistrz, pan Wiesiu Judycki. I on właśnie, jak czasami grał ze mną partię, jak jeszcze byłem młodym zawodnikiem, tak jak wpadał w taką zadumę, to tak właśnie mówił do siebie, co by tu zagrał Tal? I mi się bardzo to powiedzenie spodobało, więc zacząłem je... Ale G6 było dobre posunięcie, bo teraz tam jest skoczek F5, gdy nie mam. Ty teraz będziesz chciał, Zbyszku, kolego mój drogi, zagrać teraz posunięcie... No właśnie, tak. Dobra, zagrajmy A6. A6 chyba to mi się przyda. Co by tutaj zagrał Tal? Tal by zagrał, chyba poprawiałby skoczka w ten sposób. Albo chyba tak by Tal nie zagrał teraz, jak patrzę. Tak by Tal nie zagrał. Tal nie zagrał. No jak mogę wziąć tego Białopolaka, to ja... Tak by Tal nie zagrał. Tak by Tal na pewno nie zagrał. To było dobre. Tak by Tal nie zagrał. Oj, broda, broda. Źle zagrałem. Dlaczego? Nie, no miałem moim zdaniem dokładniejszy ruch, ale... A może nie, może to bez znaczenia. Nie, może mi się przewidziało, sorry. Co ja mam teraz zagrać? Ja? No nie wiem, mam parę gońców, ale ty za to masz przewagę na skrzydle hetmańskim, 3-2. Ale twoje figury są dość pasywne. Te cztery było spoko, powiem ci szczerze. Myślisz? C4 było spoko akurat. No ja widzę, co ty knujesz.
Ty Pionek, a żeś mi robi robotę, tam często poświęcenia robi, na robi roboty, niestety, no, to się zgadza. Dlatego wieża do 8 było właśnie niedokładne. Miałem tu wieżę na co 8 trzymać i zagrać najpierw król F7. No ale właśnie taki urek blica. Czasami się zrobi ruch, nie do końca rozumiejąc pozycję. Oj, czas mam kiepski niestety. Chyba tej partii nie ustoję. Nie no, jeszcze poradzisz sobie. Nie, tak, nie z takiej kompresji, Byszku, wychodziłeś. No nie wiem. No, jeszcze tu postawiłem. No nie, to poległem. No. Nie powinienem przegrać takiej końcówki. No. Ale właśnie to wieża do 8, to była ta niedokładność, o której mówiłem. Tal by się nie powstydził takiej partii, moim zdaniem. Sam Tal by się nie powstydził. Sam Tal. 8-3. No to co teraz gramy? Może kolejny jakiś debiut? Kolejny debiut, który mam tutaj dla Państwa tutaj zagrać. Ja proponuję obronę obrona sycylijska, wariant świecznikowa. Nie no, wariant już chcesz mi narzucać? Żartuję przecież. Ale możemy jakiś, nie wiem, możemy zagrać sycylijską. Ja nie gram tego ani białymi, ani czarnymi. Ja też. Grasz czarnymi nie, przecież Sycylę. Dobra, może to może jakiś wariant w obronie sycylijskiej. Najdorf. A może zagrajmy raz w Backhouse'a na 5 minut. Nie wiem jakie są zasady w Backhouse'a. Nie, znaczy w Crazy House'a to się nazywa. No jak zbijesz jakąś figurę, no to możesz ją potem wstawić, tak jakbyś grał w jedno sobie. Nie. Dawaj, gramy w normalne szachy. Coś wymyślałem, mi się podoba taka opcja. To zaraz, to szybka ankieta. Czy I szara mogę. Szachy, I szara czy mogę. W jakiejś jakąś odmianę szachów, inną, dziką. Mogę zagrać w Fischera z tobą. A zaraz, to poczekaj, spytamy tylko widzów, niech się wypowiedzą, w końcu to dla nich jest. Dobra, Maro czy Smo czy Paulsen, albo Fischer, też jest ciekawy. No to możemy po prostu Sycyla zagrać i tyle, i sobie wybierzemy. No. Dobra, to gramy Sycyla. Co ty na to? No dobra, grajmy Sycyla. A ja już tu, ale to i tak mogą Państwo się wypowiedzieć, czy chcecie zobaczyć. Dobra, to proszę powiedzieć, jaki wariant Państwo chcą, żebyśmy Sycyla tutaj zaproponowali. Ale nie znam wariantu żadnych nawet. Dobra, ale ja gram czarnymi, to ja mniej więcej będę wiedział. Ale ja cię szybko tutaj niestety po C5 cię zaskoczę, wiesz? A nie chcesz grać gówniaków jakichś? Nie dobra, znam kompletnie. Dobra, gra. Szachy. Proszę Państwa, Zbyszek przygotował Ałapina albo wariant Grand Prix. Wszystko jasne jest. No to wiadomo. Coś jest problem, ponieważ tośmy tutaj, nie wiem czemu, jakiś czarny ekran widzę, powiem ci, wiesz? Ciemność widzisz? Ciemność? Jak w Sex Missy? Nie, gdzie to było? Ciemność widzę. To było w Sex Missy, nie? Tak, no ten Jurek Sztury to powiedział. Znaczy Maksiu, nie, to był Maksiu wtedy? Dobra, coś się porzuciło. No dobra, wiesz, jeszcze raz. A teraz rankingową mi dałeś, nie chcę grać rankingowej. Dobra, to wiesz co? Sorry, rewanż ci mogę dać. Nie no, spoko. Dobra. No to graj. Jaki, proszę Państwa, jak... A, dobra, to ja chciałem wybrać wariant, a ten mi tutaj Ałapinka. Zastosował. No co, jak nie znam nigdzie teorii, to zagram coś, co, wiesz, jest najspokojniejsze, nie? Czytaj, D5. Dobra, wiem, że jeszcze koniec się tu gra. Dobra, teraz goniec F5 czy goniec G4? Co mam zagrać? Goniec F5 czy goniec G4? Bo już nie pamiętam. Może ktoś Państwu coś napisze, jak teraz to tutaj się grało. Pierwsza osoba na czacie, nikt mnie nie zła. Nie no poczekaj, bo jest nie poczekaj broda, bo jest opóźnienie zawsze czatów. Goniec F5 czy goniec G4? I tak mnie nikt nie słucha.
Nie chcę podpowiedzieć. No nie wiem. Goniec G4. Napisali ci. G4, okej. Goniec G4 gra. I co tu się gra? Nie wiem, znaczy to aż tam mniej więcej kojarzę. Ale to też nie aż tak super, wiesz? Dobra, nie wiem, E6? Nie wiem, goniec E3? To jest ruch? Jutro, przypominam, dwie rundy komentujemy dla Państwa Mistrzostw Polski dla 20. O godzinie 10.30 ruszamy z transmisją z rundy czwartej i Dariusz Szołen będzie prowadził relację, a o godzinie 16.30, jeżeli się nie mylę, ruszamy z transmisją z kolejnej rundy i będę dla Państwa to komentował i będzie mi towarzyszyć płeć piękna. Więc polecam bardzo stream o 16.30. Się bawimy. Jakaś królowa chyba będzie ci towarzyszyła. No dokładnie. Księżniczka, nie wiem kto tak naprawdę, to tak sobie gadam. Co ty na to, na moim posunięcie z długą szodę? No teraz, proszę Państwa, ogólnie jest podejrzane posunięcie. Ale na potrzeby tutaj naszych streamów postanowiłem troszeczkę zaostrzyć tą naszą rywalizację. Ale jest taki ruch, długa roszada w jakimś wariancie. Nie, no ja wiem, bo taka jest idea w tych pozycjach, żeby tam grać często w długą. No to co tutaj ściemniasz, że podejrzany ruch? Ale nie wiem, bo to jest podejrzane. Dla mnie to jest wariant, który podejrzany. Dobra, no to jest cisne. A tu chciałem coś spokojniejszego, a tu Broda oczywiście jak zwykle swoje szaleństwa uskutecznia. No nie wiem. Pójdę damką, nie? Pójdę damką. Poszedł damką, ale poszedł. Bo mi trener w klubie mówił, żeby damką chodzić dużo. Bo damka najsilniejsza figura. Co ty tu knujesz, Broda? Nie wiem, stary. Jadę pionkiem. Jadę pionkiem. Pionkiem jadę. Nie wiem, tak, ja po śląsku nie potrafię. Po śląsku ja też nie potrafię. Chopie. Jak nie? Jesteś typowy Ślązak. Chopie, co żeś ty na kiepa upadł. Wiesz, co jest kiepa, Broda? Papieros. Nie, kiepa to głowa. Tyle wiem, bo jak grałem w piłkę za młodu, no to tam było ciepnij ta bala na kiepa. Było. I tyle ze śląskiego się nauczyłem przez te wszystkie lata. A Zbyszek w piłkę grał rewelacyjnie. Mistrz drugiego podania. Drugiego podania? Coś tam mówiłeś, nie pamiętam. Długiego w sensie? Długiego, też. No też. Co znaczy, co to zagra Among Us? Among Us to jest takie teraz nowości. Internetowe. A, okej. Okay. Pytanie, o której kończymy, bro, czy 23.30 to będzie dobra się godzina? Mi się na razie dobrze gra, no. Przede wszystkim, no co, muszę się odkuć. Wiedziałem, że zagrasz G5, myślałem, że koń G5 można, a nagle teraz ten ruch mi się przestał podobać. Ale wiesz, co mi się zaczęło podobać? A nie, już mi się to też nie podoba. Przegonię ci hetmana z tej przekątnej, bo mnie wkurza na maksa. No, przynajmniej nie odejdę. No, łaski nie robisz. Tylko mi jest dobra, a teraz, goniec B5 teraz planujesz. No, Tarniaczku. Tak. Taki był plan. Miał plan. Wykonał go sam. Miał plan. Może zaczniemy śpiewać. Właśnie nie tutaj wiem, ktoś wczoraj proponował karaoke zrobić. I nie wiem, Smoku by puszczał lyrics na czacie, a my byśmy śpiewali. Nie, no nie przesadzajcie, że Broda musiałby grać do rana, żeby się odkuć. Na razie po prostu mi w tych kilku partiach na krótkim czasie się udało wygrać. Równie dobrze mogłem tam dwie partie przegrać i byłoby 7-5. I zupełnie inaczej by to wyglądało.
Oj, takie ruchy na oko dobre być nie mogą. Ale wiadomo, kto na oko, gdzie zmarł. Nie, no dobra, broda, no po prostu bije na 7, bo... Co? Co ty knujesz, króliczku? A, i G4, tak? Nie no, nie wierzę, że G4 może być dobre. To tak zamilkłeś. Musisz to zrobić. A teraz taka idea przyszłego, ale to nie wchodzi teraz niestety. Dobra, G4 gram, no dobra. No to już nie masz wyboru, tak? Bo jak nie zagrasz G4, nie, to... Nie, no CD chciałem ci zagrać. To koń D4, no. Wierzę D4 na B5, ale to nie wchodzi. Ale na F6 ci wisi. Na F6 ci wisi. No właśnie widzę, bo już poszczęściło ci się. Mi się poszczęściło? Czemu? No żartujesz, ten tak specjalny w tym wariancie. Nie wiem, co tu zagrać. Co by tu zagrał Tal? Co by tu zagrał Tal, proszę państwa? A czasu coraz mniej. Niestety czas płynie liniowo, proszę państwa, jeżeli tutaj ktoś by nie wiedział. I trzeba uważać. A Tal by tutaj grał. Tal by grał w tej pozycji. I mamy chyba taki dobry ruch szachowy. Nie wiem, czy wiesz, Tal by grał. O. Tal by grał. Zagram tak. Okej. Dobrze zagrał. Ja chciałem chyba nam odejść. Dobra, tutaj muszę. Masz jedno pole, nie? Nie wiem, czy dobrze zagrałem, szczerze mówiąc. Ale grunt, że zagrałem. Ale wydech zrobiłeś, to dobry znak dla mnie. Ale ciekawa pozycja. Tak, 6-5 by było, gdyby tak. Ja już właśnie tak dodaję. I teraz miałem taki plan, żeby zagrać. Pyk. No to głupota, co zrobiłem, tak? Myślałem, że mam goniec E2, to masz do macha 3 jeszcze przecież. A nie, nie masz, dobra. Czemu nie mam? Tak. Ja nie wiem, czemu, myślałem, że goniec F4 jest szach w ogóle. Mi się z innym wariantem policzyło. Miałem koń. Skoczek B6, a skoczek B6 miałeś zagrać. Tak, tak, tak. Skoczek A8? Ty skoczek A8 wtedy masz. No, ale tam nie mam wygranej. A co mam zagrać? Król C, co? Król... Król C8. Król C8. Król C8. Król B6. No, król C7. A, to ja mogłem w ogóle wieża D6 grałem, a nie goniec D6 wtedy. Nie, ja w ogóle mi się pomyliło właśnie z wariantem, że wtrącam koń B6 i goniec F4 szach. No. Wtedy wiesz, że D6 muszę zagrać. Ale to ładna partia była. Tak, no. Tak. Co, sycylijska? Rewanż? O nie, ja czarnymi teraz, to najgorzej. Oj, to mogę tutaj polec, dwie z rzędu. No i co tu zagrać, żeby nie przegrać od razu? Co ty na to? Oczywiście nie ma takiego wariantu i nie polecamy tego do gry. To jest tragiczne. Jest. Wydaje mi się, że jest. Nie ma czegoś takiego. Znaczy ja to zagrałem kiedyś, raz chyba, w długiej partii, ale chyba miałem wtedy... To był Mielno 2002 rok i z Krzysztofem Zarychtą grałem to czarnymi. Zremisowałem chyba i to w takich cierpieniach, a jednak miałem ranking wyższy o 100 oczek ponad, więc chciałem wygrywać. No właśnie. No właśnie. I o co tu chodzi?
Dobra, wariant jest taki, że na Zbyszka D6 planuję zagrać goniec F4, E5 i gram skoczek D5 Zbyszku. Taki jest mój cel w tej partii. Ale ja D6 w ogóle nie rozważam. No właśnie, no ale mówię dla Państwa, że D6, goniec F4, E5, skoczek D5. W ten sposób staram się wymusić mu D6 oraz następnie posunięcie E5, żeby zrobić dziurę na D5, tak zwaną to dziurę Bolesławskiego. I no właśnie, to jest taki wariant. Ja D6, goniec F4, E5, skoczek CD D5 i tam liczę, że na C7 tam prawdopodobnie daje mata. Po zbiciu na F4 skoczek, C7, hetman G4, tam jeszcze mogę później na król D7 zagrać. Taki jest mój cel. I no, a jeśli uda mi się postawić skoczka na D6, goniec F4... Panie sędzio, proszę uciszyć zawodnika. Żartuję, no szybko mów, uciszył. Mów. No nie, taki był mój cel. No nie wiem, zobaczymy, co dalej pójdzie. No to może być problem. Broda się uciszył. No nie wiem, co tu zagrać, Piotrze. Co tu zagrać? O, to jest pytanie. Serio. Coś tak, nie mam ruchu jakiegoś logicznego. Zaraz jakiegoś tu klopa dostanę, taka jest prawda. Nie, Piotrze? Magnus Carlsen chyba nie byłby zadowolony, gdyby tutaj streamował nasze partie. No właśnie teraz muszę się wznieść na wyżyny moich defensywnych umiejętności. A co tam, to po koń D5 tam wygrywasz od razu? Nie mam pojęcia. Nie, no dobra, sprawdzimy to. Nie widzę innego ruchu. Nie mogę bić? Aj, bicie jest. Aj, no tak. A, przegrywam od razu. A, mat jest w ogóle. Dobra, nie widziałem hetman G4, wiesz? Ja widziałem. Dobra. Powiem ci, Zbyszku, ja widziałem hetman G4. Proszę, ale tak specjalnie zagrałem, żeby Państwo zobaczyli moje umiejętności liczenia. Nie widziałem, serio, nie widziałem. Goniec D7, hetman G4. A, mogłem do końca, sorry. W 13 byś przegrał, wtedy mata byś dostał. No właśnie, dobra, dlatego nie można grać B6. Jakieś, dobra, to chyba co, tak naprawdę możemy zagrać ostatni meczek, jakiś tych wariantów, jakiś ostatni, jaki debiut. Karokan był, Królewski był, Sycyl był, Francuz, Hiszpan, partia włoską raczej odpuszczamy. Może coś z D4, bo wszystko po E4 graliśmy. D4, Królewsko-Indyjska, Grunfeld, Bedoni, Niemcowicz, Wołga, nie, co tam jeszcze może być? Holenderska, załóżmy, tak? Nie wiem. Słowian, to ci Słowian już był. O, dzięki Smoku za obecność. Skandynawska to po E4 też. Mhm. Też po D4 proszę zaproponować. Po D4 debiuty proponujemy. Co Broda? Dobra, Francuz. Dobra, dogramy tego Francuza? Wszyscy Francuza mówią. Francuz Alony, to zagramy Francuza. Dobra, zagramy w Francuza. A, zagramy jednego. Ty znasz Francuza? Od której ze stron, czy nie? Grałem w Francuza. Do 13 roku życia. To tu będziesz pewnie cwaniakował zaraz, co? Konie 2 to zruch, czy to nie zruch? Sorry, Broda? Nie mam pojęcia, dobrze wiesz, to jest to, a weź już ty Zbyszek, to nie. Ja nie gram E4 białymi w ogóle. Ale Francuza to samo czasu do czasu, jeszcze w Blicach gdzieś grałeś, widziałem. Tak, ale dla wymiennego nic nie znam. Grałem to tylko z przeciwnikami. Nie, na Blicu nigdy Francuza nie zagrałem. Coś ty. Grałem to tylko z przeciwnikami, kiedy wiem, że co grają, nie, na Francuza. To jakoś beznadziejnie chyba pograłem, tak? Nie wiem, no po prostu jakoś tam idzie.
Dobra, to długa, nie? Tak było planowane. No właśnie, tutaj jest ten szybki atak czarny. To H3 jeszcze to w ogóle jakaś głupota z mojej strony, tak? H3 zagrałeś. No bardzo często H3 nie robimy takie ruchy, kiedy idą obu strony roszady, ponieważ H3 teraz jest punktem zaczepienia. Gdzie łatwo teraz mi G4. Wystarczy, że zagram G4, tak naprawdę otwiera się to dla mnie linia. Co może być? Chyba, że tam Zbyszek jakieś H4 przygotował no, wtedy. No na pewno. Na pewno coś tu przygotowałem. Nie. No moje G4, no ale tutaj takie logiczne się wydaje, nie? Bo co miałeś innego zagrać wtedy? Nie wiem, ale mam fatalną pozycję, wiesz? To mnie martwi. Dobra, idziemy na żywioł. Nie no, muszę H4 zagrać, tak? No bo to pytanie, czy ja teraz G4 muszę zagrać? Znaczy musieć się nie musisz, nie? Ale... Dobra, zagram G4 tak czy siak, bo tutaj wydaje mi się całkiem w porządku. Mam taką ideę i przygotowałem goniec G6. Takie coś przygotowałeś? No dobra. No właśnie, to teraz mi się, nie do końca to mi się teraz podoba, ale okej, zagram tutaj, tam, ja tu, on tu, ja tu, on tam, ja tu, on tu. Co, na D3 chcesz zabić? Nie wiem właśnie. W ogóle koń F4 chciałem ci zagrać, czy znaczy koń F5, ale H5 dostaje wtedy nieprzyjemne. Ale z drugiej strony H5, chciałem, nie no, H5. Dobra, muszę hetmana odejść przede wszystkim, tak? No to odchodzę na manewr. Pytanie, czy ja teraz nie mogę strategicznie trochę pograć z tobą? Ale strategicznie na co? Ja tu nie mam strategicznych jakichś przywar w tej pozycji. No ale pole C4 masz, na przykład mogę skończyć kuczek A5. Ale koń na C4 nie będzie nic robił wielkiego. Chyba. A może będzie, no, w sumie. Coś w tym jest. C4, ale koń C4, koń F4. Do 24 chyba gramy, nie, Broda? Może być, o którym tam mówię. 43 minuty. Akurat będzie. No dobra, to gram koń A5, mało czasu, na 3 minuty zostało, to gram koń A5, za C4 się pakuje. Można i tak. Można i tak. Jakoś nie wiem. Pozycja moja mi się nawet bardzo podoba, tylko nie wiem, co zagrać. To jest taka właśnie... No właśnie, ja też, a mi się moja nie podoba. A mi się, aha, twoja ci się nie podoba. No moja mi się podoba właśnie. Ten G4 mi się nie... Wiesz co, tak naprawdę niepotrzebnie. Wolałbym najpierw stał na G5, to mógłbyś go zaatakować. No dobra, ale bardzo z tym dublaki. Może czasami warto trochę zmienić strategię i po prostu docenić to, co się ma, że jednak dublaki pole na C4 tam wejdę. To jest jakaś to dla mnie szansa. Okej, okay, dobra. Zagrał tak Zbyszek. Miał prawo. O, to ja wchodzę do środka, nie? Tak jak był mój cel, no to gramy do środka. Założenie. Gram zgodnie z założeniami. Tak zagrał skumany. Do tego to nie doceniłem. O, ciekawe posunięcie. No, faktycznie, to miał dobre. Tej, to miał dobre. Tej, to mu wyszło. No jeszcze nie wyszło, na razie to jeden ruch. Nad poprzednim myślałem 44 sekundy, więc trochę za długo. Tej, to mu wyszło. Tylko żeby mi to bokiem nie wyszło, ten ruch. Żeby mi to... No... Dobra, pionkiem wezmę. To co, w ogóle? Dobra, chyba pionkiem. Czy coś mi tam. Dobra, muszę brać pionkiem. Nie widzę coś innego, nic innego. Tak. Tak chciał, tak mógł, tak zagrał. Dobra. Oddajcie mi tutaj wieżę. Zwalniamy sobie pole na D8 naszego króla. Możesz tak zagrać? Nie wiem. Nie chce mi się wierzyć, szczerze mówiąc. T
Teraz ja tak patrzę, to coraz wiem, jaki jest no mój cel. Ja no właśnie widzę, że chyba wcześniej nie wiedziałeś, jaki jest mój cel. Teraz Zbyszek chce chyba wybić na G6 i na C4 później. Gdybym wiedział, to bym najpierw zbił na D3. I dopiero takie posunięcie. A tak zagrałeś. Chyba mam wygraną. Hmm. Na oko mam wygraną, Piotrze. Goniec na G5 robi fantastyczną robotę. A tak! No ja koniec na C5 od początku chciałem pójść. Czasu. No to dziwne, że to jednak ja otworzyłem tam pozycję twojego króla, a nie ty mojego, nie? Mimo, że H3 zagrałem. Myślę, że czas tutaj nie jest swoim największym zmartwieniem w tej pozycji. No po prostu. No ale poddaję się. Skoczek C5. Skoczek E5 też wchodzi. Dobra, to remasz. Francuska, tak? Okej. Okay. Mhm. No to też wymienny, też zagram wymienny, ale zagram mój wariant, który ja tutaj dość lubię grać. No, czekaj, w wyniku tak to jest 9-5. Odetchnąłem trochę, bo tak... I co? Ja lubiłem grać się pozycję z przyjęty C4. Mam w ogóle, mam 3 z 3 mam w tym na długie. Po C4. Uciekałem takie rzeczy. Po prostu lubiłem grać z izolakiem, wiesz? Pozycję. No, bo to moim zdaniem w twoim stylu taka pozycja. Aktywna, dużo się dzieje. Właśnie zawodnikowi z takim stylem jak twój bym ten wariant właśnie polecał. Więc wybór moim zdaniem jak najbardziej... Ale niestety w przeciwieństwie do innych pozycji z izolakiem masz szybko gońca, możesz zostać, możesz go poprawić. To jest twój plus. Dobra, to ja biorę roszadkę. Pytanie, czy ja teraz nie powinienem zagrać... Niech będzie goniec B3. Goniec B3... No nie no, aha, bo co, na D3 jeszcze mogłeś iść? Wiesz co, pytanie, że wcześniej A3 mogłem cię wtrącić, wręcz go na A2 nie mógł uciekać, nie? Takie tam są też pomysły. No dobra, niech jest tak, jak jest. Co tu się gra? Nie wiem, gra się, musisz zagrać tak, jak umiesz najlepiej. Okej. Okay. Okay. Goniec G5 na związanie. I tu się Zbyszek gra takie posunięcia, to powinno być to mi na rękę. Ponieważ to na oko, wydaje mi się, że lepiej, gdy dla niego to by tak nie stało. Chcę zagrać skoczek D5 do blokady. Nie będziesz mi mówił, broda, jak mam żyć w tej pozycji. Ja mam inny plan niż skoczek D5. Co? No dobra. No. Tak, zagrałeś? A co, nie mogę? Podejrzane. Są podejrzane. Wieża na otwartą linię. Mhm. Pionek na F7, to co z pionkiem na F7 zrobisz? A co ja mam z nim robić? No zaraz zobaczysz. Nie wiem, co ty knujesz. Ale coś knujesz na pewno. Goniec F5 było niepotrzebne. Na pewno. Tak, goniec F5 to był błąd, proszę państwa. Wielbłąd! Bo goniec i tak idzie na E6, tak? Więc po co ja im szedłem na... Tu wielbłąd. Tu już pozycja robi się bardzo piotrkowa niestety. I zaczynam się obawiać o swój los. Oj, bardzo piotrkowa się pozycja robi. No to znowu defensywa. Ale jak wszyscy wiemy, co w defensywie jest? I think that White is doing well, and from what I know, Paklesa is quite a good defender, mm-hmm. So he will probably win this. Oj, to już ta godzina, że
Człowiek świruje trochę. Dobra, no A5. Mam jasny plan. A5 to był fatalny ruch, teraz widzę. Coś... Ty tam zrobiłeś? Wróciłeś na chwilę? Po raz kolejny? Dobra. To już będzie taki, wiesz, to już będzie jak taki motyw dźwiękowy na niektórych streamach, to u mnie będzie motyw filmowy. No właśnie, goniec C2 i tak chciałeś grać, nie? A ja osioł ci dałem tam po prostu zagrać, nie no, żenująco zagrałem niestety. Ale tu motywy taktyczne zaraz będą. Ojejku. Ojejku, co za motywy tutaj będą. No nie, Magnus tutaj jednak by mnie nie pochwalił, gdyby to komentował. A moim zdaniem Magnus teraz siedzi na kacu, dzień po urodzinach. Na kacu moralnym po przegranej SO wczoraj. I... A przegrał, nie? A mówiłem, a pamiętasz, jak wspominałem, jakbyśmy streama, że wydaje mi się, że SO może wygrać ten mecz? Nie no, ale... No tak, ale Magnus sam... Nie wiem, czy widziałeś, że konie F4 takiego nie widział w jednej partii czarnym i mógł zagrać. Nie, wczoraj miałem dość napięty terminarz. Dobra, jak ja mogę tutaj... O, właśnie, Konfucjusz, co znaczy na dźwięk na Dunaj, tak? Gdzie na dźwięk? Ja tam mogę jako... No nie wiem. Ja nie wiem, jak działa tamten... Na Patronite może to dam. Tam w jakimś dziale... Kurde, czy... Aj, nie podoba mi się to moje posunięcie. Ten ruch mi się nie podoba. Ty dostajesz właśnie to. Zapomniałem totalnie o tym posunięciu. No, taka była idea tego ruchu. Ale moim zdaniem tutaj nie stoisz jakoś źle przecież. Nie no, ale miałem już wygraną. Miałeś wygraną? Ja żartuję, tak specjalnie tylko mówię. Nie no, ja nie wiem, bo właśnie jestem taki bardzo zagubiony w tej pozycji. Nie no, ja... O, nie, tak nie wchodzi niestety to. A, jak robię primów, to na szachownicy mój hetman nagle się pojawił na E8. Okej, to może nie będę robił takich primów w takim razie. H6, tak. A, Konfucjusz, ja właśnie jestem totalnie zacofany, jeśli chodzi... Co, bicie na H6 liczysz? No, nie wchodzi, nie? No tak na oko... Na oko nie wchodziło, nie? Ale się za bardzo nie wnikałem. No, bo nie wchodziło właśnie. Dobra, tak. Ludzie już poszli spać, już tylko 230 osób, a było 300 ponad. Więc tak, o północy zakończymy. Zanudzamy. Tak, no przynudzamy, no wiesz, tyle energii też ciężko wykrzesać. Za każdym razem. I co przygotowałeś po G6? Przyznaj się. Nie mogę G6? No, możesz, pewnie to chodzi. Nie, zagram G6. Taki chytrus z ciebie. Chytrusek. A co, goniec E6 się mogę po prostu? Chyba tu się wybronię. Magnus byłby dumny. Tak, no mam... No właśnie, no goniec F5 chyba musiałeś. Ale czy tutaj coś mi tak naprawdę grozi? Oto jest pytanie. Nie mogę zabić? Zabiję, no. Zabiję, bo mnie denerwuje to. Wszystko. Thank you.
I co teraz zagrasz? No nie wiem, masz problemy tutaj chyba. Tak zwany kontratak nastąpił. Nie mam co zagrać chyba, tak? Tak, muszę. A nie mogłeś na E8 zabić? No i co po byciu na E8? No to dama G3 jeszcze masz, nie? A, no dobra, nie widziałem tego. No to jeszcze nie takie jasne wszystko. Oj, źle zagrałem. Nie miałem oddawać tego pionka. Tak, źle zagrałem. Co ja w ogóle wyczyniam w tej pozycji? No co ja zrobię? Zobaczymy, wierzę już. No. A, ty jeszcze grasz. Myślałem, że się poddałeś. Nie, no dobra, poddaję się. No, się udało. Ta pozycja z izolakiem. Wiesz co, Zbyszku, będziemy kończyli, no, okej? Okay? No, chyba ja tak. Tak, ja też trochę już, sił upadłem. Akurat jest w pół do 12. Jeszcze poproszę ostatnie łapki dla Piotra, bo po wielu lekcjach był, dlatego dzisiaj taki zmęczony. Zmęczony, no i... Ale było całkiem przyjemnie się grało. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Trochę tak głupoty, trochę żeśmy głupot pogadali. Tak, no zresztą jak to my, no widzą, dużo subskrypcji doszło. Jest 850, no jeszcze 150 będzie tysiak. Przypominam, w niedzielę stream taki urodzinowy, można powiedzieć. W czwartek 11 godzin streamu będzie Magnus, będzie Hikaru. Jutro również będzie jakieś 6 godzin streamu Mistrzostwa Polskie dla 20. W piątek na kanał Polskiego Związku Szachowego zapraszam. Mistrzostwa Polskiej Administracji Publicznej, będą politycy grali. Więc bardzo dziękuję wszystkim. Dzięki ci, Piotrek, że tutaj wpadłeś. Ja również, no dzięki. Poczekaj jeszcze chwilę. To zejdziemy równocześnie po prostu. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że było fajnie. Może to jeszcze kiedyś powtórzymy. I życzę no już słodkich snów i dobranoc. No dobranoc, cześć, dziękuję.